W kolejnym odcinku na gorąco, tym razem nie z Gniewina, ale... Z Mściszewic. Tak jest. Trudna nazwa dla mnie, Krystian, ale warunki na tym stadionie naprawdę przyzwoite. No tak, boisko nieźle przygotowane, nieźle tutaj wygląda. Też sama murawa też ładnie przycięta, no nieźle tutaj jest, nieźle to wygląda. I uważam, że jest to naturalna nawierzchnia, bo dziś w Bytowie nie mielibyśmy za bardzo gdzie grać, jedynie no, główna płyta. A do tego chyba nie do wszystkiego powinna być wykorzystywana. Myślę, że to jest już zostawione na sezon po prostu i na pierwsze mecze w Bytowie. Powiedziałeś nieźle to wygląda, ale chyba nie jeśli chodzi o naszą grę, bo przegrywamy z trzecioligowym GKS-em Przodkowo 1-0 i no i powiedzmy sobie szczerze, to ten sparring nie nastawia optymistycznie na pewno. A ta porażka no boli, trochę boli, no bo jednak jest wtorek, tak? W sobotę gramy w Pucharze Polski z Błękitnymi, a no, przegrywamy po słabej grze, trzeba dopowiedzieć, słabej grze z GKS-em Przodkowo. No tak, już jest piąty sparing, a czwarta porażka. Tak naprawdę zagraliśmy no, jedną dobrą połowę, może powiedzmy dwie dobre połowy, bo pierwsza połowa w meczu z Lechią była niezła. Bytowiacy tam się też dobrze prezentowali i druga połowa w meczu z Kotwicą Kobrzech tam też była no taka dobra, po prostu tam chyba 5 goli, które było trafione przez Bytowie. Także te dwie połowy są naprawdę nastrajały optymizm, no ale dzisiaj znowu ten optymizm, można powiedzieć, z nas siadł i kolejna porażka, to na pewno nie może nastrajać optymistycznie, szczególnie przed meczem w Pucharze Polski, no gdzie no chyba liczymy na jakieś zwycięstwo, z Błękitnymi też na pewno nie będzie łatwo, bo to jest zespół, jak pamiętamy, sprzed dwóch sezonów, który grał w półfinale Pucharu Polski. Ale może Bartłomiej Poczobut będzie miał jakieś rady dla swoich kolegów, jak pokonać swoich właśnie byłych kolegów ze Stargardu. No może, znaczy wrócimy do tego momentu, o którym będziemy rozmawiać o naszym przyszłym rywalu, ale tak sobie, Krystian, rozmawialiśmy trochę może w przerwie, trochę w czasie meczu także, żeby jakby ktoś przyszedł taki, który nie zna się na futbolu i by powiedział, no kto tu gra jako pierwszoligowiec, a kto jako trzecioligowiec, to ja raczej bym wskazał na GKS Przodkowo, a nie na Bytowie. No ja się zawiodłem, a ty? No chyba każdy się zawiódł, kto jakoś kibicuje w pewien sposób Bytowi. No ta gra wyglądała słabo po prostu dzisiaj, no tutaj niewiele też akcji było podbramkowych. Podobał mi się dzisiaj Jakub Błąk, on momentami też ciągnął grę do przodu. I to co dziwne właśnie prawą stroną, gdzie grał Błąk i Kamiński tam próbowali tą stroną, to tą stroną szło właśnie więcej akcji niż lewą stroną, na której grał Omar, który wydawałoby się, że jest no, kluczową postacią i to właśnie jego stroną miałyby iść dzisiaj te akcja ofensywna. Ale myślę, że to trochę się nie odbija to, że Omar no stracił część przygotowań. No, ja tak słyszałem, że on tak nie do końca będzie gotowy na sobotę. Na pewno nie będzie gotowy na 90 minut, bo no jednak, jak już mówimy, stracił te przygotowania i to chyba dzisiaj trochę wyszło. No tak, jak jeszcze z Kotwicą do tego tak nie było widać. Tak dzisiaj no to grał no słabiej Omar grał. No, to nie był na pewno ten zawodnik chociażby z meczu z Kotwicą. Miał tam kilka dośrodkowań, ale to nie były na tyle dobre dośrodkowania, żeby zagrozić jakoś bardziej bramce i właśnie jednak tą prawą stroną to były te większe akcje. No i tak jak mówisz, utrata części przygotowań to robi swoje i po prostu Omar nie jest na dzisiaj gotowy na tyle, chyba żeby po prostu no zagrać pełne 90 minut i pewnie no, będzie musiał zostać zastąpiony przez Artura Formelę. A kto wie, czy nie wyjdzie w podstawowym składzie Formii? No tak, właśnie, no właśnie, tak o to mi chodzi, że zostanie zastąpiony właśnie w pierwszym składzie, bo no, Formela się nieźle prezentował w tych meczach, w których występował. Dzisiaj... Chyba jak reszta, jak każdy z drużyny. No tak, właśnie dzisiaj jakoś niewiele było akcji, jakoś Formela też się nie miał gdzie pokazać, ale ogólnie jak ty to ostatnio mówiłeś na gorąco, że on był jest takim wygranym tych przygotowań razem z Klichowiczem i myślę, że ci dwaj zawodnicy są murowanymi kandydatami do tego, żeby w następnym meczu z Błękitnymi wystąpić. Mówisz Mateusz Klichowicz, tak? Tak. No tylko nie wiem, czy on zagra, bo dzisiaj nie grał z powodu takiego, że po prostu ma kontuzję, bo byłem on na ostatniej gierce w Gniewinie, zamiast tego, co miał być sparing z Koniczanką, tak? No i tam dość ostro oberwał Mateusz Klichowicz i on chyba no dzisiaj nie grał, także ja się boję, czy w ogóle będzie w stanie grać w sobotę, bo no zobaczymy, może takie oszczędzanie Mateusza Klichowicza. No ale jak już wspominamy o tym ataku, no to Krystian Janusz Surdykowski dzisiaj, to jeszcze można powiedzieć, taki mały plusik można chyba przy nim postawić, bo jednak Surdykowski, no to co pokazywał w lidze, dzisiaj też pokazał, no dwa razy był blisko strzelenia bramki, także Surdykowski to raczej taki, tak trzyma poziom, chociaż no Surdykowski chyba tylko jedna bramka, tak?
tych wszystkich sparingach, jeśli dobrze przypominam, jeszcze na koniec Scott Pison, także jedną bramkę już trochę uciułał Surdykowski. No tak, no ale bez Surdykowskiego to nie wiem, czy jest sens w ogóle, żeby Bytowia wychodziła na boisko, bo tam nie wiem, kto by tym golem miał strzelać. No wiesz, ja cały czas mówię o tej swojej, takiej, powtarzam to jak mantry, że my gramy na Surdykowskiego jak nawet kiedy nie ma go na boisku, chyba się zgodzi, że coś w tym jest. No tak, nawet kiedy grał Klichowicz, jak pamiętamy, jeszcze z poprzedniego sezonu też były dalekie piłki. Czy jak teraz grał w Spanikach, nawet Lachowicz gdzieś tam, no to prawda on też jest wysoki, no ale to jednak był styl grania na Surdykowskiego. No i bardzo będzie ciężko, jeżeli Surdykowskiego by zabrakło. No i dzisiaj właśnie mieliśmy te testowanych też dwóch napastników, Alana Ploya i Efira, którzy... Co prawda Efir zaprezentował się w pierwszej połowie... No szczerze, Krystian. No słabo bym powiedział. No nie najlepiej, no po prostu, no co ja mam tu dużo mówić. A Alan Ploy? Chyba lepiej niż Michał Efir, tak ja to widziałem, że no jednak starał się, to było widać, wychodził do tych piłek, a Michał Efir, no co prawda on trochę inaczej, tak, bo Ploy grał tak jako bardziej samotny napastnik, trochę, no może go trochę Lachowicz wspierał, ale no jednak Efir musiał unieść ciężar Janusza Surdykowskiego i chyba tego ciężaru gry z nim no nie uniósł. No tak, Surdykowski, no był tak bardziej schowany za Surdykowskim właśnie. Chyba mu to nie odpowiadało do końca, bo myślę, że może jakby grał w wysuniętego bardziej napastnika, to może wtedy lepiej by się zaprezentował. Mówi się, że Efir to wielki talent, ale no nie wykorzystany jak do tej pory. I no może, jeżeli by Bytowia go zakontraktowała, chociaż na razie nie pokazał się tak dobrze, żeby mieć szansę na kontrakt, no ale no, napastnik jest jakiś potrzebny do alternatywy do Surdykowskiego czy Klichowicza. Ale myślę, że jednak w tej rywalizacji Efir wygrał Ploy. No zobaczymy, Krystian, ale tak trochę mówimy o tym sparingu, ale tak nie za bardzo wspominamy, jak ten gol wpadł, a trochę szkoda mi naprawdę Mateusza Oszmańca, który no dzisiaj ma urodziny tego chłopaka, no niestety, no bramkę no to sobie, no prawie można powiedzieć sam sobie strzelił, no ale chodzi o to, że no kopnął w rywala, ta piłka odbija się, no i wpada do bramki, no to tak, no trochę boli w serce, jak właśnie w urodziny się traci takiego gola. No to na pewno, szczególnie dla bramkarza taka strata takiego gola, no to nie jest nic przyjemnego. No, Oszmaniec wpisał się trochę w ten wygląd dzisiejszej gry Bytowi, która grała no, przeciętnie, a nawet poniżej tej przeciętnej. I czy zasługiwała na zwycięstwo dzisiaj? Wątpię. Może rozgrywali więcej piłką jak rywale, ale no, nie do końca myślę stworzyli sobie na tyle akcji, żeby gdzieś to zwycięstwo dzisiaj wywieźć. Ale myślę, że może z czasem się rozegrają. No, mówię to niemal zawsze, jak tutaj nagrywamy. Tylko wiesz, czasu trochę coraz mniej. No właśnie, no to już to jest ostatni sparing przed meczem no, o stawkę. No także zobaczymy, jak to będzie w sobotę, jak tam się zaprezentują w Stargardzie. No, liczę na to, że będzie troszeczkę lepiej jak dzisiaj. Bo dzisiaj to nie wyglądało najlepiej. A mnie jeszcze Krystian ciekawi, dlaczego dzisiaj nie zagrał Michał Szyrobnik, bo myślałem, że trener Kawalski to dzisiaj taki może być, nie wiem, test dla Szyrobnika, czy go zakontraktować, czy nie. No a tu się okazuje, że Szyrobnik w ogóle nie wychodzi. No chyba, że Tomasz Kawalski już jest pewny, że chce tego golkipera. No, ja na miejscu trenera Kawalskiego nie byłbym pewny, bo no, on takich nie wyglądał na pewnego w ostatnim meczu. Szyrobnik no, popełnił proste błędy. Tak naprawdę gole padały z jego winy. Co dlatego mi... dzisiaj wydawało się naturalne, że dostanie taką szansę do pokazania się. No właśnie, a nie dostał. Dostali Oszmaniec i Bieszczad. No nie wiem, no Szyrobnik był tutaj w Mściszewicach, ale no szansę nie dostał. Szansę dostali ci dwaj bramkarze. Nie wiem, czy to jakaś po prostu już Szyrobnik ma pewny kontrakt, czy po prostu już trener Kafalski się do niego przekonał? Trudno powiedzieć. Mnie na pewno nie przekonał w ostatnim meczu, ale to już może ciebie przekonał. Bo nie. Ale chyba Sania to już mówiliśmy trochę o tym dużo. Tak. Ale jeszcze trochę o bytowskiej defensywie, której no, dzisiaj, no, znaczy nie może mieć wielkiej pretensji tak, do defensywy. No, na pewno nie zastracę bramki, tak, która wpadła jak wpadła. I to pytanie trochę, Krystian, czy Marcin Czech czy Krzysztof Bąk? Chyba Krzysztof Bąk no, wyglądał pewnie chyba ta obrona, tak? Ja widzę, jak Krzysztof Bąk tak steruje bardziej obroną, tak? To on tak, no muszę powiedzieć, jest prawdziwym kapitanem i to chyba widać też na boisku. No, z kolei Marcin Czech no, trochę wyrobił się w tych sparingach, grał coraz lepiej. Co na plus przy Marcinie Czechu, no to jednak, że spędził
większą część, można powiedzieć, przygotowań, tak? Bo jednak Krzysztof Bąk, podobnie jak Omar Monterde, no nie mieli pełnego tego okresu przygotowawczego. No i to chyba może zadecydować o tym, że to jednak słowacki obrońca Martin Čech rozpocznie w podstawowym składzie w Stargardzie. No tak, i chyba myślę, że to dlatego dzisiaj właśnie to on wystąpił w obronie razem z Rublem i z Opołaczem, a dopiero w drugiej połowie szedł Bąk. No nie wiem, ja troszeczkę się boję o Čecha, że on troszeczkę jest takim mało sprawdzonym, mało zgranym z resztą drużyny obrońcą i może defensywa to jest takie miejsce, gdzie jednak potrzeba zawodnika sprawdzonego, takiego jak na przykład Krzysztof Bąk, który dzisiaj zresztą no, dyrygował tą obroną w drugiej połowie i podpowiadał bardzo swoim kolegom, jak mają się ustawić, gdzie mają grać, a no Martin Čech, no to wiadomo, nie jest ten na tym pułapie, bo też jest krócej w drużynie i też nie jest kapitanem, a jednak też sam mówiłeś dzisiaj, jak w czasie meczu, że Łukasz Rubel ostatnio popełnia proste błędy przy wyprowadzaniu piłki. Gdzieś te jego podania nie są dokładne. No się też taka jedna akcja mogła skończyć się golem dla Przodkowian. No tak, i właśnie możliwe, że w pierwszej lidze by taka akcja się skończyła golem, a że jak graliśmy z Kekasem Przodkowo, no to może oni nie potrafili tego wykorzystać, chociaż ogólnie zaprezentowali się całkiem nieźle. Natomiast no myślę, że to jednak Martin Čech jednak chyba będzie tym zawodnikiem, który wystąpi z błękitnymi. No dobra, Krystian, już takie ostatnie słowa. Błękitni Stargard, bo już nie Szczeciński. No i Krystian, no mamy szansę czy nie? Tak trochę może trywialnie się zapytam. No jak już mówiłem, no trochę ten mecz nie nastraja optymistycznie, ten, który się niedawno zakończy. No Krystian, tak jakiś sposób na błękitnych? Jakiś ługowie szykuje? Tak. Nie, chyba mi się raczej nie szykuje pomysł, raczej to powinien trenerowi Kowalskiemu szykować pomysł na ten mecz. No ale jak to byś rozegrał? Tak się zapytał. Na pewno bym się zapytał Bartomienia Poczobuta, jak on widzi swoich byłych kolegów i jak oni, no i jak mu się z nimi grał, może on ma jakieś sposoby na ten zespół. I myślę, że tutaj szukałbym jakiejś podpowiedzi z jego strony, gdzieś no takie po prostu grania no na pewno lepszego jak w tych sparingach, bo tutaj to na pewno taka gra jak dzisiaj to nie pozwoli na zwycięstwo z Błękitnymi, bo to też nie jest zespół z przypadku. Także myślę, że no zależy jak trener Kafalski przygotuje swoich piłkarzy. Ja na razie nie stawiam żadnego wyniku, przekonamy się w sobotę, może ty postawisz jakiś wynik. Nie, no to zawsze jest takie trudne robota, nie? Jeśli chodzi o typowanie. No Krystian, to tyle z ostatniego, generalnego testu przed meczem o stawkę. No niestety przegranego, ale mamy nadzieję, że w sobotę już trochę będziemy mogli się więcej nacieszyć z naszej gry.